No, bo ja ci mówię, że z rejkiem nie ma żartów. Ja wtedy wracałem, wiesz, z roboty. Wracałem po drugiej zmianie, to postanowiłem, mówię, bo ktoś mi dał cynk, że coś w tym rezerwacie koło psiarni w Celestynowie się dzieje. To pojechałem tam w nocy, stanąłem w tym rezerwacie na drodze i zauważyłem, że coś kurwa idzie w moją stronę. No to wziąłem zwiększyłem moc lampki w rowerze, widziałem, że właśnie przednie dwie ręce, łapy, jak to nazwać, i kurwa coś się zbliża blade takiego. Ja wtedy mówię, kurwa, szkoda, że nie mam noża, albo czegoś w tym rodzaju, granat też by się przydał, albo wyrzutnia przeciwpancerna, bo cholera wie, jak z tym walczyć. No, wiesz, to jest śmieszne, ale kurwa, powiem szczerze, człowieku, zajebać takiego rejka, wywlekasz go, robisz mu szczegółowe zdjęcia, wstawiasz na Face'a czy coś i powiem ci szczerze, masz dowód na istnienie czegoś takiego i nikt nie będzie w stanie obalić tego. A jak jeszcze by pobrali jego DNA do analizy i wykazało to, że nie jest to człowiek, no to już pyk, dubeltowo i masz Nobla człowieku w kieszeni. Zaczęliby go kurwa, zaczęliby mutować. I więcej takich kurwa, i by Muto. zrobili armię kurwa. I No umarli. wiadomo, że wojsko by wszelkie środki poświęciło, żeby zrobić armię nieumarłych żołnierzy. Ale wiesz, za dużo jest ogólnie doniesień o rejkach i innych tego typu gulach. To Więc mówię. ja cię tylko, wiesz, chciałem Rejk ostrzec, że klinu. jak będziesz jechał przez las w nocy, czy szedł i usłyszysz help me i zapytasz się, gdzie jesteś, chcę ci pomóc i dalej będzie help me, to nie idź w stronę tego głosu, Dobra, no ale chodź na piwo. spierdalaj tyle. Chodź na piwo. No na Mów tam, pewno, że zamknięte najpierw, sklepy, no może na jakieś pewno otworzyły. wiesz, wypiję z tobą browara, najpierw albo ci odgryzie gardło, albo ci kark skręci. A potem pewno wypiję. Ja jestem wilkiem. Tak, a Nawet ja po wodzie, wampirem, wiesz? kurwa. Mnie tak nazywają wilkiem Latam w wszędzie. nocy i kąsam Bo ja dziewicę. chodzę w nocy i ja widzę w nocy. Bo ja się wychowywałem w mroku. Po prostu masz rozwiniętą bardziej noktolopię, czyli widzenie w Bo nocy. się w mroku wychowywałem. Ale ogólnie chodzi o to, że wiesz, za dużo jest doniesień odnośnie rejków i takich podobnych stworzeń. Więc dlatego cię ostrzegam, Ten żebyś bestie są, uważał. kurwa, były bestie, kurwa, co króle zagryzały, kurwa, Wiesz, ten nikt jej nie widział i sobie podczas myślał, że II to wojny jest. światowej zajebano dużo tego tałataństwa. Ale wiesz, że nikt tego nie pilnuje, nie poluje na to, to skurwysyństwo się namnaża w zastraszającym tempie. Na Ukrainie też żołnierze ukraińscy na TikToku pokazywali, jak wampiry normalnie zapierdalają po okopach i kurwa gule wszystko. No. Tylko te nagrania nagle znikały z TikToka i ogólnie. A jak było z tymi, co ci wysyłałem te linki do tych ataków wampirów w Malawi, w Afryce? Przecież normalnie pokazywali typa, któremu kły normalnie z dziąsem wyrosły. Kurwa, nie mieli co wpierdalać, to jedli się nawzajem, kurwa, wiesz co. Dobra, ja rozumiem, że w Afryce kanibalizm na porządku dziennym. Tam zawsze był kanibalizm. Kurde, a bezrobocie, No dlatego nie kanibalizm? ma plaży nudystów, kurwa. Nie, ale ja tylko mówię, że jak coś, to uważaj, bo nie chciałbym, kurde, się dowiedzieć któregoś dnia, że cię dorwało coś takiego. A ja mówię to śmiertelnie poważnie. Ty kurwa. Powiem ci tak, że w Celestynowie w nocy po tych lasach to różne dziwne rzeczy się dzieją, ale jak sam zobaczyłem, że coś takiego jest tutaj, to powiem ci szczerze, że żałuję, że nie ma Magnum 44 albo innej siekawki, bo bym mu zrobił z mordy kurwa gulasz po węgiersku. Jesień świetną, jedno wiecze. A wiesz, co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że ludzie uważają, że to wszystko o rejkach i tak dalej to są banialuki, głupoty i wystane z dupy informacje. Tak No, samo jak koronawirus, kurwa. ta, wirus, który nie ma efektów ubocznych. Którego nie ma. Ta. A wiesz, jak to było z koronawirusem? To ci mogę powiedzieć. To jest oszustwo. Rosyjska ekspedycja naukowa na Antarktydzie dowierciła się do jeziora pod lodem, które ma ileś milionów lat. Wydobyli stamtąd próbkę wody, która zabierała bakcyle.
No i te bakcyle dziwnie o tym, wiesz, wydostały się tam z czegoś, zainfekowały tych naukowców i samolot amerykańskiej armii przyleciał z Nowej Zelandii na Antarktydę, zabrał tych chorych ludzi, przywieźli ich do szpitala w Nowej Zelandii, tam się pierwsze ognisko zaczęło koronawirusa, czy tam choroby Wuhan 400, jakby to nie nazwać. Potem, że zaczęło to się rozwijać niesamowicie, a Nowa Zelandia nie ma rozwiniętego systemu opieki społecznej i tak dalej, to przewieźli tych chorych ludzi do Chin. No i w Chinach się już na całego zaczęło, a że tam jest miliard ludzi, nawet więcej niż miliard, to się rozniosło na cały świat. A że żaden durny prezydent na tej popierdolonej planecie nie wstrzymał lotów samolotów komercyjnych, co by zahamowało pandemię do 90%. Nie wstrzymali lotów. Proste. Wybucha ci epidemia. Co robisz? Zwołujesz szczyt wszystkich głów państwa na całym świecie i wyłączasz loty komercyjne pomiędzy krajami i kontynentami. Dzięki temu zahamowujesz rozwój infekcji. A oni tego nie zrobili. Więc dlatego pandemia się rozbijała na cały świat. A teraz mają wielce pretensje nie wiadomo o co. To było zaplanowane działanie. Ale oficjalnie ludziom się powiedziało, że to się wydostało z Wuhan. A nikt nie sprawdził naprawdę skąd to się naprawdę wydostało. I zapewne oni dopilnują tego, żeby nigdy na jaw to nie wyszło. No. A takich ludzi jak ja, czy inni, którzy wiedzą, to zrobią z nich wariatów chorych psychicznie ludzi, tylko po to, żeby takie informacje nie wyszły na jaw. Oczywiście.